Witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Tym razem będziemy opowiadać o kolejnym sportowcu pochodzącym z Torunia, Klemensie Felchnerowskim, a dokładniej związanym z Toruniem. Opowie nam o Klemensie specjalista od toruńskiego sportu Michał Gordon. Witam Cię, Michale. Witam. Warto powiedzieć, że Michał prowadzi również stronę internetową poświęconą toruńskiemu sportowi, historie sportowe. Michale, kim był Klemens Felchnerowski? No, Klemens Felchnerowski to jest w ogóle postać, no kurczę, tak mega ciekawa i egzotyczna zarazem, że to aż niesamowite, że on był związany z naszym miastem, z naszym województwem. Urodził się w 1892 roku. Od samego początku, jak to wielu późniejszych sportowców, wyróżniał się temperamentem, więc uwielbiał łazić po drzewach, bić się z rówieśnikami, no energia go rozrywała. Na początku zaczął karierę jako gimnastyk. Później jednak zaczynają go interesować zapasy. Trafia do armii niemieckiej i co jest ciekawe, w armii niemieckiej, w samym sercu Niemiec, zakłada klub sportowy Zbyszko, tak? Zapaśniczy. Tak, inspiruje się właśnie literaturą Sienkiewicza, wówczas bardzo modną wśród młodych ludzi. No i jak sam powiedział, dzięki temu mógł legalnie lać fryców na zawodach, tak? I też jednym z jego osiągnięć było właśnie tam czołowe lokaty zajmowane na lokalnych zawodach. W 1914 roku trafia do bazy wojskowej niemieckiej w Chinach. Tam zdobywa tytuł niesamowity, no, mistrza Dalekiego Wschodu i też w ogóle połączenie tych tytułów jest niesamowite, bo on zdobyła dwa tytuły. Jeden za bieg maratoński, drugi za pasy. Także no, to jest w ogóle, no, żeby dzisiaj jakiś zapaśnik biegał maratony, no, to jest coś niesamowitego. Tak? Tam no, też trzeba wziąć pod uwagę, że w Chinach był zupełnie inny klimat. Niewiele brakowało. Klemens Felchnerowski, który nigdy nie przebiegł więcej niż 20 km, tutaj biegał około 37, bo wówczas dystans maratoński jeszcze nie był doprecyzowany jako 42 km, 195 m. Biegało się około 36-37. Omal nie zemdlał w trakcie, bo tam było dużo, wilgotność była dużo większa niż u nas. On nigdy też nie przebiegł więcej niż 20 km, także niewiele brakowało, aby tego biegu nie ukończył i też no, naturalnie nie wygrał. Dodatkowo chwilę później mierzą się w zapasach, ponieważ tych baz było wiele w Chinach. No, Chiny były pępkiem świata, można powiedzieć troszeczkę, przez całą historię. Później w XIX-XX wieku one trochę jak gdyby schodzą w cień, zwłaszcza ten XIX, początek XX wieku, ale tam było baz wojskowych mnóstwo i tam byli Japończycy, Francuzi, Brytyjczycy, Niemcy. Naprawdę było sporo i on wygrywa jeszcze dodatkowo w zapasach. Międzynarodowe zawody. Jak najbardziej. No później wybucha pierwsza wojna światowa. Japończycy tą bazę niemiecką zdobywają, Klemens dostaje się do niewoli. Co jest też ciekawe, traktowanie jeńców podczas pierwszej wojny światowej przez Japończyków diametralnie odbiegało od tego traktowania podczas drugiej wojny światowej. Byli traktowani dosyć normalnie, mieli warunki zbliżone do armii japońskiej. Klemens Felchnerowski kierował się zapewne troszeczkę też nudą, troszeczkę czymś, żeby się wykazać. No, zaczął robić pokazy siłowe. Wyginał pręty, miażdżył jakieś skały, kamienie i tak dalej. To Japończykom strasznie się rozrywał łańcuchy, to Japończykom strasznie się spodobało i wysłali jego wraz z grupą innych atletów w turnę dookoła Japonii. Dodatkowo Klemens zostaje, takim się to podoba wszystkim, że Klemens, udzielając im lekcji siłowania oraz gimnastyki, sam jest uczony przez nich aikido i przyjeżdża do nas z tytułem szkoleniowca aikido. 1921 rok, Klemens wraca, osiada na stałe w Toruniu. Co robi Klemens Felchnerowski, gdy osiedlił się w Toruniu w okresie międzywojennym? Tak naprawdę tutaj rozwijał nasz sport, rozwijał sekcję Sokoła. Wówczas mieliśmy przede wszystkim to Towarzystwo Gimnastyczne Sokół, w Toruniu działało sportowo. On był przede wszystkim już działaczem, bo zbliżał się już do 30, wiek już mu stopniowo nie pozwalał jak gdyby osiągać tak wysokich wyników sportowych. Otarł się o udział w Igrzyskach Olimpijskich w 1924, niestety kontuzja go tutaj wyeliminowała. Ale też, co jest bardzo ciekawe, zorganizował pierwszy w Polsce bieg maratoński między Chełmnem a Toruniem. No, dystans mniej więcej 36-37 km. W przyszłym roku będziemy mieli jego stulecie. No i później stopniowo coraz bardziej zostaje działaczem. Mimo wszystko wciąż w lokalnych zawodach bierze udział i wciąż wygrywa rangi lokalnej zawody. W okresie okupacji
angażuje się w konspirację, no już wiek mu nie pozwala, tutaj w jakiś bardzo czynny, ale jako kolejarz, jako pracownik kolei przewozi paczki, przewozi żywność dla rodziny kolejarzy osadzonych w obozach. Po wojnie udaje mu się reaktywować Pomorzanina, próbował reaktywować Sokoła, no ale to się niestety nie udało z racji tego, że Sokół był jednoznacznie kojarzony z drugą RP, no a wiadomo, komunistom to nie pasowało. Ostatnie swoje pokazy siłowe prowadzi w wieku 65 lat, bo cały czas właściwie on mimo tych przybywających mu lat, aż do 65 roku życia, czyli powiedzmy do tej oficjalnej emerytury, cały czas robił pokazy siłowe. I potem jak po 65 roku życia stopniowo się już wycofuje całkowicie w cień. Rozumiem. Michale, my jesteśmy na cmentarzu Świętego Jerzego w Toruniu. Nekropolia tak naprawdę bardzo historyczna. Wielu sportowców tutaj jest pochowanych. Moglibyśmy o sporcie mówić bardzo długo, natomiast zachęcamy Państwa do oglądania naszego cyklu Bohaterowie Historii. Właśnie w nim poruszamy historię różnych postaci związanych m.in. ze sportem, ale szeroko rozumianym naszym województwem kujawsko-pomorskim. Zapraszam do oglądania.